Teraz zamieszamy jeszcze bardziej. Po lewej stronie wagi nie dość, że mamy te identyczne nieznane masy x, te trzy niebieskie, to mamy też kilka jednokilowych odważników. Mamy dwa. Chcemy obliczyć, ile wynosi x. Zanim to zrobimy, chcę byście wymyślili równanie, które wyraża to, co się tu dzieje. Opisuję lewą stronę z tym, co mamy po prawej stronie wagi. Dam Wam chwilkę na zastanowienie się. Pomyślmy, co mamy po lewej stronie. Mamy 3 masy x, czyli mamy 3x. Mamy też dwa odważniki jednokilowe razem 2 kg, czyli dodać 2. Możemy przedstawić całkowitą masę lewej strony jako 3x dodać 2. To mamy po lewej stronie. Teraz zastanówmy się nad prawą stroną. Możemy po prostu policzyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 klocków. Każdy o masie kilograma, czyli razem 14 kg. Waga jest w równowadze. Nie wychyla się w dół ani w górę. Masy muszą więc być sobie równe. Skoro waga jest w równowadze, możemy zapisać znak równości. Zrobię to na biało. Nie lubię tego brązowego. Zastanówmy się, odwołując się czy to do symboli, czy do wagi, jak to rozwiązać. Pomyślmy o kilku rzeczach. Na początek, jak pozbyć się przynajmniej tych kilogramowych klocków? Dam Wam chwilę. Najprościej będzie, jeśli zdejmiecie te kilogramowe klocki z lewej strony. Pamiętajcie, jeśli je zdejmiecie, a wcześniej waga była w równowadze, to teraz lewa strona będzie lżejsza i pójdzie do góry. Chcemy utrzymać równowagę, by móc powiedzieć, równa się. Że ta masa równa się tej. Skoro usunęliśmy dwa klocki z lewej strony, to musimy też usunąć dwa z prawej strony. Czyli usuwamy dwa stąd i dwa stąd. Matematycznie wygląda to tak. Odejmujemy 2 kg od każdej strony. Po lewej mamy teraz 3x, dodać 2, odjąć 2 i zostaje nam tylko 3x. Z prawej strony mieliśmy 14 i zabraliśmy 2. Zostało nam 12 klocków. Widzimy je tutaj. Zostało 12 klocków. Tu mamy 3 klocki x. Skoro odjęliśmy tyle samo od obu stron, waga wciąż jest w równowadze. Równanie wygląda tak: 3x równa się 12. Mamy sytuację bardzo podobną do tej z poprzedniego filmu. Zapytam: Co można zrobić, by wyciągnąć 1x tak, by po lewej stronie był tylko 1x, a waga pozostała w równowadze? Najłatwiej pomyśleć o tym tak. Chcę mieć 1x po lewej stronie, a to jest 1 trzecia wszystkich x. -ów. To może pomnożę lewą stronę przez 1 trzecią. Chcę utrzymać wagę w równowadze, a więc muszę też pomnożyć prawą stronę przez 1 trzecią. Zapiszmy to matematycznie. Lewą stronę mnożymy przez 1 trzecią, a chcąc utrzymać wagę w równowadze, mnożymy też prawą stronę przez 1 trzecią. Mnożenie tego oznacza, że zostawiamy 1 trzecią tego, co było. Pozbywamy się tych dwóch. Zostało nam 12 klocków. Po odjęciu tych dwóch trzecich, czyli 1 trzecia z 12, zostaną nam tylko 4 kg klocki. Usunę wszystkie oprócz tych czterech. I zostały. Raz, dwa, trzy, cztery. Co nam zostało? Ten x zacieniuję go, by było widać, że to ten został. No i mamy te kilogramowe klocki. W języku matematyki mamy to tu. 1 trzecia z 3x, albo można powiedzieć, 3x dzielone przez 3. Tak czy inaczej, daje to. Trójki się skrócą, czyli zostanie nam x. Po prawej stronie 12 razy 1 trzecia, czyli 12 na 3, co daje 4. Ponieważ zrobiliśmy to po obu stronach, waga będzie w równowadze. Masa tego musi być równa masie tych czterech pozostałych klocków. x wynosi 4 kg.